Dydaktyka w nauczaniu archeologii różni się od innych kierunków, choć tak jak wszędzie studenci uczestniczą w zajęciach na terenie uniwersytetu, zdają egzaminy, uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach. Archeologia to jednak studia inne niż wszystkie. Archeologia jest nauką dosyć specyficzną, w której uczymy nie tylko teorii, ale uczymy też praktyki. Praktyki nie tylko w terenie, ale praktycznego rozumienia, rozpoznawania źródeł, które wykopujemy, czyli powszechnie nazywanych zabytkami. W związku z tym to już jest podstawowa różnica. Tych różnic znaleźlibyśmy znacznie więcej, ale nawiązując do pańskiego pytania, powiedziałbym tak, że nauka archeologii, że w ogóle archeologia, możemy tutaj, i archeologia uniwersytecka, to z jednej strony nauka, z drugiej strony dydaktyka. Jeśli byśmy mówili o nauce, no to tutaj znowu kilka etapów tej pracy naukowej musielibyśmy wyróżnić. Pierwszą z nich jest pozyskiwanie źródeł, czyli wykopaliska. Dalej kolejnym etapem jest analiza tychże źródeł i wreszcie trzecim etapem interpretacja, czyli pisanie historii na podstawie źródeł materialnych. I to jest ten proces naukowy. Z drugiej strony jest dydaktyka, gdzie wykorzystując nasze badania do nauczania staramy się kształtować młodzież na przyszłych archeologów. A więc ta dydaktyka to również teren, praca terenowa, spotkaliśmy się w Lubinie, ale także spotkania tutaj, w tej czy innej sali wykładowej, a także spotkania w salach, w których mamy zgromadzone przedmioty, zabytki służące do nauczania. Wykopaliska się kończą, zbiory trafiają tutaj na uniwersytet i tu rozpoczyna się praca, o której mówiliśmy, rozmawialiśmy już z panem profesorem. Praca znacznie bardziej żmudna, trwająca, no właśnie, ile i na czym polegająca? To bardzo zależy ile. Jest owszem żmudną również, chociaż praca wykopaliskowa tak naprawdę również jest trudną pracą. Natomiast ta praca, którą ja się teraz zajmuję, inwentaryzacja zabytków i katalogowanie, tak jak pan powiedział, no już w trochę mniejszym gronie odbywa się. Osób, które poza tym, że jakoś zajmą się konserwacją tych zabytków, umyją je, znajdą dla nich miejsce odpowiednie, takie, które no, nie będzie powodowało zniszczeń, no to po prostu zaczną interpretować, bo tak naprawdę wszystko, co robimy, cała nasza praca nie służy tylko temu, aby nakopać materiał, ale żeby jakieś konkretne bardzo wnioski z niego móc wyciągać. Więc jak wygląda taki codzienny dzień pracy tutaj, w tej pracowni? Codzienny ten dzień pracy w tej pracowni no jest no, tak jak pan powiedział, żmudny i stereotypowy, tak? Poza tym, że materiał musi zostać umyty, również bardzo delikatnie, aby niektóre ślady jakieś tam pradziejowe nie zniknęły przez naszą ingerencję. Potem jest katalogowany, każdy zabytek otrzymuje numer, no i następuje kolejny, najważniejszy moment, interpretacja tego zabytku. Na czym polega interpretacja? W przypadku na przykład moim, to jest interpretacja materiałów krzemiennych, czyli klasyfikacja, czym tak naprawdę dany element jest, czy jest to narzędzie, do czego służyło to narzędzie, jak zostało wykonane, w związku z czym dalsze wnioski, no, jakie zdolności też ten człowiek, który się nim posługiwał, posiadał. Co trzeba wiedzieć, żeby zająć się taką pracą, takim katalogowaniem i przede wszystkim interpretacją? To bardzo, bardzo zależy od tego, jaki to jest dział archeologii, jaki to jest okres. Tak jak mówię, w przypadku zabytków krzemiennych i w przypadku na przykład materiałów ze środkowego paleolitu czy z dalszych okresów, bardzo często interpretacja ich jest trudna i trzeba brać pod uwagę bardzo, bardzo wiele czynników, które jakby zaburzały też to, w jakiej formie my je teraz odnajdujemy. W związku z czym muszę powiedzieć, że z pewnością student pierwszego roku nie mógłby robić wszystkiego. Natomiast jeśli ktoś choć trochę serca i czasu poświęcił temu, to jest w stanie sobie poradzić z wieloma rzeczami. Ale studia się kończą, a nie wszyscy mogą pozostać na uczelni. Tu pojawia się pytanie, czy przygoda z archeologią może trwać całe życie. Jakie są szanse młodych ludzi na znalezienie pracy w zawodzie? W momencie, kiedy ja studiowałem, było nas w Warszawie, w Uniwersytecie, w Instytucie Archeologii, siedem osób na roku i wtedy również wszyscy myśleliśmy, ilu z nas dane będzie pracować w archeologii. Po latach
iluś tam, widzę, że jednak część pracuje. To same pytanie zadają sobie zapewne moi studenci. Ilu z nas będzie pracować? Może nie wszyscy chcą, ale zakładam, że jednak większość chce. Podejrzewam, że te proporcje będą podobne. Dlatego, że w dzisiejszych czasach i zapotrzebowanie na pracę archeologów jest większe w związku z tym postępem cywilizacyjnym, w związku z tą mnożącą się liczbą prac ratowniczych, jak i prac ratowniczych terenowych, jakie są realizowane w naszym kraju, ale też i instytucji, w których archeolodzy znaleźć mogą pracę, jest więcej. Jest jeszcze jeden ważny w moim mniemaniu element nauczania archeologii. Wszechstronność. Archeolog właściwie musi znać się na wszystkim. W związku z tym i edukacja musi być wszechstronna. To znaczy, to nie jest tylko nauczanie samej archeologii, historii, ale również i elementów nauk przyrodniczych, fizycznych, związanych z geologią, z etnologią, z historią religii. Archeolog zajmuje się całą przeszłością człowieka. W związku z tym musi znać się na wszystkim. Konsekwencją tego jest to, że kończąc studia archeologiczne, w miarę kompletny absolwent tych studiów powinien być wszechstronny. Co oznacza również, że powinien umieć znaleźć się, czy znaleźć dla siebie miejsce również w innych dziedzinach życia społecznego, niekoniecznie w archeologii. Dla wszystkich studentów, którzy chcą kontynuować swoją przygodę uniwersytecką, wydaje mi się, że dla większości pierwsza myśl to jest uczelnia. No jasne, że nie wszyscy mogą to zrealizować, bowiem liczba miejsc na uczelni jest ograniczona. W przypadku archeologii tych miejsc jest więcej. Jest Instytut Polskiej Akademii Nauk, wyspecjalizowana jednostka naukowa, Instytut Archeologii i Etnologii, w której młodzi adepci mogą szukać przyszłości dla swoich karier. Są muzea, liczne muzea w kraju, z których większość, zdecydowana większość prowadzi również działy archeologiczne, w związku z tym i badania musi prowadzić i tego typu prace. Są służby konserwatorskie, ogólnopolskie, w każdym województwie rozbudowane, bowiem ktoś musi chronić to nasze dziedzictwo kulturowe, które zapisane jest w ziemi. Są ośrodki dokumentacji zabytków, w których również są miejsca dla archeologów. Wreszcie są wielkie inwestycje terenowe, także firmy prywatne archeologiczne, które te wielkie inwestycje pod autostrady czy inne prace prowadzą, prowadzą badania wyprzedzające, to znowu olbrzymi, nie chcę powiedzieć worek, ale dosyć liczne grono adeptów archeologii może tam znaleźć przynajmniej na jakiś czas pracę. Na uczelniach studentów archeologii z roku na rok jest coraz więcej. Kierunek stał się popularny także ze względu na to, że prace archeologiczne są mocno rozpowszechniane nie tylko przy szukaniu zabytków, ale na przykład w pracach budowlanych. Kierunek nadal nazwać można elitarnym, ale nie dzięki liczbom. Zawsze, każdy tak powie, zawsze ciągnęło, interesowała historia, ale też w rodzinie też mam dużo tradycji archeologicznej i rodzice też się bardzo interesują historią, bo u nas jest takie żywa to bardzo. Chyba stąd. Chociaż był to mój drugi wybór. Ale dzisiaj uważam, że trafny. Poszłam w pierwszym momencie na historię w Szczecinie. Na historię ze specjalnością archeologiczną. I nie wiedziałam za bardzo, na czym polega ta praca, jak ta praca wygląda. Natomiast po pierwszych wykopaliskach byłam już przekonana, że to jest to, co chcę robić. Także wyjazd na pierwsze wykopaliska dużo zmienia. Ja boję się mówić o elitach i definiowaniu elit. Elitarny w znaczeniu tym, że mało osób studiuje, czy powinno studiować. Kiedyś tak było, to znaczy gdy ja studiowałem na mój rok w Uniwersytecie Warszawskim, największym przyjęto 7 osób. I takie były roczniki. W tej chwili Uniwersytet Warszawski przyjmuje 100 osób rocznie. Więc czy to możemy nadal używać tego słowa elitarny? Ja bym wolał go użyć w innym znaczeniu, że jest to kierunek, czy też zawód, który wymaga specjalnych predyspozycji. Jakich? Intelektualnych, wyobraźni historycznej, ale też i pewnej umiejętności spędzania jakiejś części roku w terenie, badając. No to jest trudna praca fizyczna. Więc pod tym względem tej wyobraźni historycznej, myślę, jest to, użyjmy tego słowa, kierunek elitarny. Natomiast jeśli chodzi o liczby, to różnie bywa na różnej uczelni. No, nie wiem, jak mierzyć tę elitarność. Zresztą zmienia się samo uprawianie, model uprawiania archeologii. Lat temu 30 czy 25
to badań było mniej, archeologów było mniej, sytuacja była inna. Od lat 20, od przełomu ustrojowego w naszym kraju, kiedy ruszyły wielkie inwestycje modernizujące nasz kraj, autostrady, zabudowa miast, okazało się, że potrzeba badań ratowniczych, szybkich, jest wielka, na dużą skalę. W związku z tym pojawiło się zapotrzebowanie na badania ratownicze, a więc i na archeologów, którzy te usługowe funkcje spełniają. Więc troszkę zmienia się też model, czy nowe możliwości i nowy model uprawiania archeologii. Nie zawsze to idzie w dobrym kierunku, ale to się zmienia. Też i archeologów w związku z tym potrzeba więcej. Decydując się na studiowanie archeologii, trzeba jednak pamiętać, że ta przygoda jest dosłowna. Czasami mieszka się w namiotach i no, tak, zależy, gdzie to stanowisko się znajduje. Oczywiście, że tak, ale no, nie są to jakoś długie okresy do wytrzymania przez człowieka o przeciętnym zdrowiu. Na pewno potrzeba do tego jednej rzeczy, pasji. A są jakieś przeciwwskazania? Jeśli ktoś nie ma pasji i go to nie interesuje, to lepiej, żeby możliwie szybko zmienił kierunek studiów.